Cześć, witamy Was. Cześć. Dzisiaj będzie krótko, bo chcemy zwrócić uwagę Waszą na pewien mały szczegół. Pewną bulwersującą praktykę, tak? Tak. Otóż zdarzyło się jakiś czas temu, że producent ogłaszał budżetowy smartfon, który ma 8 giga pamięci RAM. A tak naprawdę miał 4 plus 4. I o co w tym wszystkim chodzi? Czymże jest ten dodatkowy wirtualny RAM? Bo musicie się niestety, moi drodzy, mam takie wrażenie nieodparte, przygotować na to, że za chwilę producenci to połączą, już Wam nie napiszą, że telefon ma na przykład 16 plus 4 RAMu, tylko napiszą Wam, że ma 20 giga RAMu, co dla wielu użytkowników może być niestety trochę mylące, szczególnie w tym właśnie segmencie tych najtańszych smartfonów, gdzie jednak różnica między 4 a 8 giga prawdziwego RAMu to jest różnica. No to mój PC będzie miał 2 terabajty RAMu, wiesz? No tak. No. Dobra, o co tu chodzi? Słuchajcie, ten dodatkowy RAM to jest nic innego jak coś, co się kiedyś nazywało swapem, plikiem wymiany albo czymś takim. To jest pomysł w zasadzie stary jak... O, cześć, Sięsiu. Dobra. Elmo już się zaprezentował. No. Elmo robi papa. Pomysł stary praktycznie jak systemy operacyjne, przynajmniej takie w miarę nowoczesne, nie wiem, czy 70. czy 80. lata już to było. Generalnie już Windowsy 3.1 miały coś takiego jak plik wymiany. Potem 95 i tak dalej, i tak dalej. Linux oczywiście ma to, że tak powiem, od zawsze, od kiedy powstał. O co chodzi z tym plikiem wymiany? No chodzi o coś takiego, że jeżeli jest jakaś pamięć, którą sobie jakiś program, powiedzmy, zaalokował, jak to się mądrze nazywa, i nie korzysta z niej akurat chwilowo, to można tą pamięć wyrzucić na dysk, zwolnić ją na potrzeby innego programu, a w momencie, kiedy będzie potrzebna, to my ją z tego dysku po prostu ściągniemy, wyrzucimy jakiś inny kawałek na dysk i tak sobie będziemy. Dlatego to się nazywa swap, bo chodzi po prostu o swapowanie, czyli podmianę pomiędzy pamięcią a dyskiem. Plik wymiany, tak? Tak, to się nazywało plik wymiany, znaczy swap file po prostu, po angielsku, po naszemu się to nazywało plik wymiany, pod Linuxem jest partycja swap, generalnie o to tutaj chodzi. I pomysł jak pomysł, no pomysł jest niezły, to, że jest niezły, to świadczy o tym, że ma ze 40 lat i nadal jest stosowany, więc gdyby był zły, to by go nie stosowali. Natomiast do czego on służy? No służy do tego, że jeżeli faktycznie mamy jakiś tam program, który, nie wiem, wystartował nam na początku, coś tam zrobił i jest, i nie korzysta naprawdę z tej pamięci, to możemy ją zupełnie spokojnie właśnie wysłopować i zwolnić na coś bardziej pożytecznego. I mniej więcej do tego się to sprowadza. Druga rzecz to jest taka, że no faktycznie czasami jest potrzeba, że jakiś mamy program, który potrzebuje sobie zająć więcej pamięci niż faktycznie jest. To w tym momencie kosztem straszliwego spowolnienia, no bo musimy tą pamięć po prostu co chwila przerzucać pomiędzy dyskiem a pamięcią prawdziwą, ale jesteśmy w stanie, że tak powiem, przemęczyć i nam to pójdzie. Natomiast to absolutnie nie jest w żaden sposób zamiennik pamięci prawdziwej i jest to no, taka proteza. Dodatkowo, jeżeli chodzi o Androida, to Android, jak wiadomo, bazuje na Linuxie, czyli mógł mieć tą pamięć wirtualną w zasadzie od samego początku, od Androida 1.0. Co więcej, różne takie nieoficjalne buildy miały możliwość zastosowania takich rzeczy też w zasadzie od zawsze. Natomiast nie przyjęło się to z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, Android ma swoją inną, nieco alternatywną metodę radzenia sobie z pamięcią. On po prostu nieużywane aplikacje wywala. Nie wyrzuca na słopa, tylko po prostu wywala i w ten sposób sobie radzi, więc ten słop jakby nie był taki potrzebny. I druga rzecz, no to jest to, o czym mówiliśmy przy dyskach SSD, że po prostu dyski SSD mają określoną ilość zapisów, po której robią papa. A ponieważ no, sama idea takiego słopowania polega na tym właśnie, że słopujemy, czyli że tam co chwilę się odbywa dużo cykli zapisów. Od zapisu odczytu jest. Więc kiedyś tam dawno, dawno temu twórcy Androida stwierdzili, że nie, że w wypadku urządzeń mobilnych to nie jest dobry pomysł i podejdziemy do tematu inaczej. No i właśnie wymyślili agresywne ubijanie po prostu nieużywanych aplikacji i zwalnianie pamięci. I tak to sobie było. Aż ktoś odkrył, że możemy ten swap file z powrotem zastosować. No... Na usprawiedliwienie powiem tyle, że tak, że pamięci SSD się zrobiły dużo szybsze od tamtego czasu i chyba też dużo wytrzymalsze na ilość zapisów, czyli po prostu można... Nie jest to już taki krytyczny. Jest ryzyko, jest dużo mniejsze ryzyko, że przez czas życia telefonu nie zajeździmy tego dysku przy tym swap file'u. No i powiedzmy, że
No ma to jakieś tam uzasadnienie, ma to jakiś tam sens, no tak samo jak w Windowsach plik wymiany może być, może nie być, tak? Natomiast przeważnie jednak jest, nawet jeżeli nie jest za bardzo używany, no to tam raz na jakiś czas się przydaje. Natomiast absolutnie, no według mnie, no to co mówiłem, bulwersujące praktyki na początku żartem, ale naprawdę to jest gruba bezczelność, żeby to podawać jako normalną pamięć po prostu. To jest naprawdę bardzo grube nadużycie. No to tak jak właśnie mówię, no to mój PC mogę sobie powiedzieć, że mam 2 terabajty pamięci. Bo sobie zrobię 2-terabajtowy plik wymiany. Mogę. No dokładnie. No. Także pierwsza rzecz, którą jakby musicie z naszego filmiku zapamiętać, to to, że wirtualny RAM to nie jest prawdziwy RAM. Ten wirtualny RAM dostajecie kosztem pamięci wewnętrznej waszego telefonu, która jest flashem, który niestety też ma określony cykl życia. Na szczęście ten cykl życia jest na tyle duży, że nic wam się nie powinno stać, a wolno trzymamy zdecydowanie krócej niż komputer. Także myślę, że akurat to nie jest problemem, natomiast musicie się czasem liczyć z tym, że ta pamięć niestety, nawet mimo postępu technologicznego, jest wolniejsza od prawdziwego, realnego RAMu. Zdecydowanie jest wolniejsza, no SSD-ki są wolniejsze i to wyraźnie od RAMu. Co więcej, no Android, ponieważ od początku nie był robiony pod słopa, tylko pod inny sposób zarządzania pamięcią, ja nie jestem pewien, czy on jest w stanie w jakiś rozsądny sposób z tej pamięci skorzystać, oprócz tego, że ją pokaże, że jest. Wiesz co, trochę tak, może będzie mniej agresywnie tłuk te aplikacje. Może, ale to wymaga dostosowania Androida do tego. Tak, pytanie, czy to zrobione. Nie wiem, czy Google to zrobił, czy nie. Póki co testy, które różni ludzie tam robili, testy szybkości i wydajności telefonów z włączoną, niewyłączoną tą pamięcią wirtualną, no to pokazują, że raczej w zasadzie nie ma różnicy, dokładnie, czy ją włączymy, czy nie. Czyli to tak, oprócz tego, że nam fajnie więcej pokaże, to nic z tego większego nie wynika. To może się przydać w sytuacji, kiedy faktycznie mamy telefon, który ma mało pamięci, a bardzo, bardzo potrzebujemy uruchomić aplikację, która wymaga tej pamięci więcej. To wtedy tak jak właśnie za starych czasów, po prostu kosztem ostrego słopowania ta aplikacja nam pójdzie, powoli, ale pójdzie. I to jest jedyne uzasadnienie dla istnienia takiej pamięci w telefonie. Natomiast no to, czy ona ma sens, czy nie ma sensu, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest po prostu absolutnie bezczelne podawanie tej pamięci w sposób równoważny, jakby była normalną pamięcią. Także nie dawajcie się nabrać producentom, nie łapcie się na lew wirtualnego RAMu, bo to nie jest prawdziwy RAM. Natomiast jest to rzecz, która może być w telefonie, jakoś tam szczególnie nie zaszkodzi. Tak, tym bardziej, że można wyłączyć, więc... Tak. Niemniej nie czyńcie z tego kryterium przy zakupie, przy wyborze telefonu. Kierujcie się tym, ile ma prawdziwego RAMu i jeszcze jakiego typu jest to RAM, bo wiadomo, że te pamięci są szybsze, wolniejsze. Im wyższa cyferka, tym szybsza wiadomka. Także bardziej na to zwracajcie uwagę, a nie na to, że ktoś wam napisał, że telefon ma 15 giga RAMu, bo tak naprawdę ma połowę tego na przykład. Ja bym nawet powiedział, że jeżeli jakiś producent zupełnie na chama i na bezczela będzie... To się gniewać na niego, odwrócić, no obrazić. Tak, tak. Ja bym... Nie, no ja bym naprawdę bojkot konsumencki czasami pomaga. Tak? No w Polsce na razie jedna firma coś takiego, o ile mnie pamięć nie zawodzi, odwaliła, ale w Indiach to już się powoli robi. Może nie nagminne, ale widzę to coraz częściej. Myślę, że warto wiedzieć i żeby nawet producentom tym takim poważniejszym, żeby nawet do głowy nie przyszło, żeby taką hamówę robić. Przynajmniej nie w Europie. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami i do zobaczenia. No cześć.